powiem jedno. Przed Selfridge'a obejrzeć wystawy, witryny warto się wybrać chociażby ze względów artystycznych. Te wystawy są przepiękne. Mimo, że może nie aż tak bardzo świąteczne, ale ktoś, kto to wymyślił, po prostu ochów i achów nie ma końca. To jest coś niesamowitego. One są tak odjechane. Nie wiadomo, czy to jest wszechświat. Ja mam wrażenie, że są w ogóle, że to jest przedstawienie jakichś żywiołów, bo tutaj mamy wodę, gdzieś indziej mamy kosmos, mamy słońce, mamy jakieś płomienie, mamy mieszaninę złota, srebra, bieli, diamentów. I z jednej strony to jest tak bardzo kosmiczne, że aż nierealne, a z drugiej strony migocze jak taka piękna świąteczna dekoracja. No naprawdę coś niesamowitego. Chociażby nie trzeba wchodzić do Selfridge'a, bo tam zawsze jest to samo. Ale tutaj te wystawy to jest coś wspaniałego, cudo. Ja kocham, zakochałam się. Po wystawach świątecznych widzimy także, że Londyn zaatakowała mania Star Warsów, których premiera już niedługo. I na przykład na Piccadilly Circus w sklepie z M&M'sami widzimy Chewbacę i Lorda Vadera. No i zobaczymy, kto wygra, ciemna czy jasna strona mocy. Zobaczymy już wkrótce, bo premiera w kinach. Motyw Star Warsów pojawia się także na witrynach Johna Lewisa. Chyba mi się bardziej podoba, jeżeli święta, nawet ta dekoracja jest taka bardziej może kiczowata i taka kolorowa, cukierkowa, niż taka wymyślna jak na Regent Street. Te zegarki są takie pompatyczne, trzeba się doszukiwać drugiego dna, a tutaj po prostu wiemy to, co jest. Święta, kolorowo, magicznie, radośnie. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jak chcecie zobaczyć fajne, kolorowe, radosne, świąteczne, cukierkowe światełka, to wybierzcie się na Carnaby Street. Naprawdę warto. To się nazywa zrobić wystawę z pompą. Jak mówiłam o cukierkowości świąt, to nie miałam na myśli różowej koinki. What fun it is to ride!